skłosza Redeco. www.redeco.pl. Umiem pływać zakłada systematyczną naukę pływania podczas zajęć pozalekcyjnych. Efektem realizacji programu na terenie województwa dolnośląskiego będzie zdobycie podstawowych umiejętności pływackich i zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą przez ponad 9,5 tysiąca dzieci. Nauczenie podstawowych czynności zachowania się w środowisku wodnym, opanowanie podstawowych umiejętności nauki pływania, jak również uświadomienie sobie pewnych zagrożeń i niebezpieczeństw, które z tym się wiążą. Zainteresowanie programem w Strzelinie jest ogromne. W Akwaparku Strzelinie program Umiem Pływać cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku szkolnym 2014-2015 programem objętych było około 1000 dzieci. Natomiast w roku bieżącym dzieci mamy około 500 i widać tendencję wzrostową. Wielką zaletą programu jest fakt, że jest on całkowicie bezpłatny. Wszystkie koszty związane z jego realizacją pokrywają instytucje finansujące Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz częściowo gminy. Są całkowicie bezpłatne. Wszystkie środki pochodzą z funduszy zewnętrznych i z Urzędu Marszałkowskiego, a beneficjentem tegoż programu jest Dolnośląska Federacja Sportu. I poprzez jednostki samorządu terytorialnego, czyli poprzez gminy, program jest realizowany w różnych obiektach basenowych na terenie województwa dolnośląskiego. Nad przebiegiem zajęć czuwają profesjonalni instruktorzy pływania. Dzieci są więc bezpieczne i nabywają prawidłowych zachowań w wodzie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, czyli to są osoby, które posiadają należyte kwalifikacje do nauczania pływania. W grupach 15-osobowych. Na jednego instruktora przypada 15 uczniów. Program jest realizowany z głową instruktorzy i dzieci nie są absolutnie pozostawieni samym sobie. Egzaminy na różnych etapach szkolenia powodują, że trenerzy są rozliczani z efektywnej pracy. Są cztery, w trakcie całego kursu są cztery etapy i zdobywają różne sprawności dzieci. Na koniec też jest taki egzamin, jest tam wszystko określone, co dziecko powinno potrafić na koniec takiego cyklu nauki. Akcja Umiem Pływać jest realizowana kolejny rok szkolny z rzędu. Drugi etap realizowany jest w roku kalendarzowym 2015, czyli zajęcia były realizowane jak gdyby od stycznia do czerwca, czyli to były zajęcia realizowane w ubiegłym roku szkolnym. Obecnie jest druga część realizacji zajęć roku kalendarzowego, a weszło to w pierwszy semestr roku szkolnego 2015-2016. W zajęciach Umiem Pływać na basenie w Strzelinie uczestniczą dzieci z 11 gmin. Szczegóły programu na stronach internetowych Ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego i Dolnośląskiej Federacji Sportu. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.